Jeśli chodzi o Kasi coming out w Polsce, ja co prawda nie śledzę, znaczy świadomie nie śledzę na przykład prawicowych portali, czy nie czytam od czasu do czasu, tylko czytam jakieś wpisy pod artykułami. No, czasami to się wylewa tak strasznie, jak w wypadku ostatniej wypowiedzi Olgi Tokarczuk, kiedy trudno tego nie zauważać. Ale generalnie rzecz biorąc, po prostu uważam, że nie muszę czytać bardzo wielu tych rzeczy, więc być może nie widziałam skali całej. Kaśka zresztą też, przypuszczam, tego nie czyta. Mi się wydaje, że to opadło bardzo szybko. To znaczy, ona jest taką osobą, że ma na tyle, myślę, mocną ludzką i zawodową pozycję w tych kręgach, w których się obraca, a to jest dla niej ważne, że nie spotkała się z jakąś dyskryminacją, czy z jakimś potępieniem, czy z jakimiś incydentami, które byłyby przykre. Właściwie myślę, że przeszła przez to dość suchą nogą, i ona, i Olga. Oczywiście jakby taka latentna homofobia w Polsce funkcjonuje i ona może się okazywać w sposób, który jest niemal niezauważalny, szczególnie w życiu zawodowym, prawda? No ale to są, jeżeli nie to, to co innego, prawda? Jeżeli nie to, to przekonania polityczne, właśnie to fakt, że ktoś na przykład jest ateistą, albo że różne są powody, dla których ludzie, którzy lubią wykluczać, wykluczają. No, ja nie wiem, czy ja mam dobre rady dla dzieci homoseksualnych i rodziców, jak dokonywać coming outu i jak przyjmować ten coming out. Generalnie rzecz biorąc, to jest tak jak z jakąkolwiek psychoterapią, trzeba ludziom pomóc w tym, żeby zaakceptowali siebie i kogoś, i to, co kochają, czy tego, kogo kochają. I niektórzy ludzie sami jakoś do tego dochodzą, ale myślę, że takie grupy wsparcia albo pomoc psychologiczna to jest to, co byłoby najlepsze. Jeśli chodzi o dzieci, no to muszą one znaleźć w sobie siłę, po prostu siłę i odwagę, żeby tego dokonać. Czym wcześniej, tym lepiej według mnie, dlatego że inaczej, czym dłużej się żyje w takim kłamstwie, szczególnie z najbliższymi, tym bardziej się jakby degenerują te stosunki i tym trudniej jest wyjść z tego takiego kręgu milczenia czy kłamstwa. Myślę, że oczywiście edukacja znowu tu jest bardzo ważna, no ale w momencie, kiedy edukatorem jest ksiądz Oko, kiedy telewizje mainstreamowe zapraszają tego szkodnika jako eksperta do tych spraw, no to jeszcze jesteśmy daleko nam do jakiejś racjonalności.